Ja mogę zachęcić albo zniechęcić, bo powiem tak, szybownictwo jest, nie jest łatwe. To na pewno ma się z tego ogromną satysfakcję, że człowiek wykorzystując tylko prądy powietrzne, nie ma silnika, trzeba znać przyrodę, trzeba znać ruchy powietrza, znać teren. W każdej chwili trzeba planować do przodu i trzeba się skupiać jednocześnie na wielu rzeczach, na sterowaniu, na komunikacji, na taktyce, czyli tak naprawdę co my zrobimy za chwilę. I to jest trudne, żeby się tego nauczyć, ale to daje ogromną satysfakcję właśnie dlatego, że jest trudne. Samolatanie określiłbym, że samosterowanie szybowcem czy wykonanie takiego lądowania nie jest dużo trudniejsze niż jeżdżenie na rowerze, ale i tak naprawdę, jeżeli ktoś jest w stanie nauczyć się jeździć na rowerze, to jest w stanie się nauczyć latać szybowcem bez większego problemu. Nie, tutaj w zasadzie już nie ma takich przypadków, żeby coś się psuło w szybowcu i rzeczywiście no, jedynym zagrożeniem jest to, że sami rzeczywiście tym szybowcem tak posterujemy, że gdzieś wlecimy w jakieś przeszkody.